Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Już za niespełna miesiąc zasiądziemy przy wigilijnym stole, jednak świąteczną atmosferę można wyczuć już teraz. Zagościła ona także do warsztatów terapii zajęciowej ze sprawą konkursu plastycznego Świąteczne Inspiracje. W tym roku przebiegał on według nowej formuły, choć wzorem poprzedniej edycji nie zabrakło aspektu ekologicznego. W tym roku pod innym troszeczkę tytułem konkurs Świąteczne Inspiracje, ale też będzie ekologicznie, też dostaniecie dary natury i inne materiały, z którymi wykonacie w tym roku nie stroik, ale mega kartkę. Kartkę na tekturze ogromną. W konkursie wzięli udział przedstawiciele 8 placówek, szkół podstawowych nr 1, 2 i 3, Krośnieńskiego Gimnazjum, Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Szkół w Osiecznicy oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia Integracja. Gospodarzem były zaś warsztaty terapii zajęciowej. Ostatecznie, zdaniem jury, najlepszą kartkę wykonali uczniowie szkoły podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajęli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, trzecie zaś uczniowie Krośnieńskiego Gimnazjum. Należy jednak podkreślić, że wszystkie prace zasługiwały na ogromne uznanie. Ciężko nam było wybrać tą najpiękniejszą kartkę, bo wszystkie, tak jak Pan mówi, prezentowały wysoki poziom. Były różne pomysły, wykorzystywanie różnych środków artystycznych i ciężko było nam ocenić tą jedną najpiękniejszą. Najchętniej byśmy przyznali nagrody wszystkim uczestnikom właśnie tego konkursu. No ale trzeba było wybrać te trzy najpiękniejsze. Wybraliśmy w tym roku szkołę podstawową nr 1, gimnazjum i właśnie warsztaty terapii zajęciowej. Ale tak naprawdę wszystkim uczestnikom należałaby się nagroda za przygotowanie pięknych kart świątecznych. Uczestnicy konkursu podkreślali, że wykonanie kartek nie było łatwym zadaniem, między innymi ze względu na ogromną ilość materiałów oraz na ograniczony czas. Na początku było trudno, bo trzeba było ustalić, gdzie co ma być, ale potem jakoś poszło. A jakie materiały wykorzystałyście? Wykorzystaliśmy ususzone pomarańcze, jeszcze wstążki, litery, dużo. Już wkrótce efekt prac konkursowiczów będzie można podziwiać w Urzędzie Miasta. Pojawił się także pomysł, aby zlicytować je podczas 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że właśnie te kartki będą na biurze obsługi interesanta, tam gdzie przychodzi wiele mieszkańców i mogłoby właśnie podziwiać właśnie ten wytwór artystyczny, bo nie chcielibyśmy, aby tylko były właśnie dla jury, dla uczestników, ale żeby więcej osób mogło zobaczyć. Jak podkreślali uczestnicy konkursu, własnoręcznie wykonane kartki świąteczne to także doskonały pomysł na prezent dla naszych bliskich. No tak, to jest po prostu piękne, no bo nie liczą się prezenty, tylko ich wykonanie, czy to samo się zrobiło, czy się kupiło.